Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, czas zacząć. Dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Food Champions. Pogramy sobie oczywiście mecze też, ale jest ze mną Lisu, także witam cię na tym kanale. Tutaj cię jeszcze nie było. Dzień dobry, no właśnie z prawdziwego boiska idziemy na to wirtualne i będziemy otwierać po Kiedy ostatnio grałeś w FIFA? Przyznaj się. No, luty niestety, ale mam nowy komputer i od nowej FIFA na bank będę grał. A ty grasz na Playu? Na Playu. Co ma komputer na Playu? To, że bym chciał streamować tak samo. No, przepraszam. Chciałbym być profesjonalnym streamerem, youtuberem. Przepraszam w ogóle, bardzo. Więc... No dobra, przejdźmy do odbierania nagród. Ja nie umiem odbierać nagród. Goldzik jeden wbity, więc proszę. Okej. Okay. Zobaczymy. Z tym sobie chyba poradzę. Chyba tak. Widziałem, że masz Ronaldo w składzie, więc myślę, że dzisiaj spróbujemy go ulepszyć, żeby był Totsik. Jak najbardziej. Dobra, mamy... Ja nie patrzę, partii. Dobra? Ja nie będę patrzył. Nie wiem, ja... Nie zepsuję. Dobra, ja od razu otwieram w ogóle. Ło! Nie, kurde. Przepraszam. Co? Przepraszam. Przepraszam. Weź Henry'ego. Kliknij na niego prawym. No. To jest Henry. Okej, okay, rzeczywiście, które... No, ale jakiegoś jest do... Ty? 9-7 w ogóle, spoko. A weź zobacz na tego typa. Młodzik. 95 wykończenia, 99 wyskoczności, co? Zwinność 99? Wiesz, to już jest etap gry, gdzie się ciężko jest mieć niżej, nie? Ale no, niezła karta, no. No dobra, trafiłeś Andriego. No. Dobra, otwórz drugą, bo gorzej chyba nie trafisz niż ja. Tak myślę, że... Znając mnie, to będzie bramkarz albo boczny obrońca. Ale właśnie... taki Tots Van Dijk by się przydał, kurde, to byłoby kozak. No... No... Warto było grać, ale naprawdę. Ten Anderson wygląda jak Torres trochę. No więc... Serduszko dla ciebie. No serduszko. Od Kazriego. Pozdro. No przykro. No weźmy Cardone, może się przyda do przepalenia. No, ale co to ma być w ogóle? Grasz cały weekend, starasz się i masz Henry'ego i Cardone. Drama. Na tym etapie gry takie karty. Dobra, 91, nie? Okej, okay, to jeszcze teraz tak. Teraz jeszcze Division Rivals. Tutaj monety, bo zbieram na tego. Weź monety, ja zawsze biorę monety, zbieram na Emre Chana i będą jeszcze paczuchy, tak? Tak, proszę bardzo. Z 24 rzadkich. Możesz dwie nawet. Dwie, dobra. Sami zawodnicy, dobra, ja złoci i rzadcy, ja. Tak? Chciałbym coś fajnego, kurde, no. Nie ma. Jest dobra, okej. Okay. Mod? Pomarańczowe? Co? Czemu Halloween? Godin? Nie. A, co? 78? Jaka cieszynka w ogóle? A, bo to są te straszne, ale... Nie ogarniam, ale czemu? One się teraz trafiają? Tak, ja nie tak, można trafiać, ale dlaczego miał walkout? Ty, ale 99 dribbling, 99 obrona w ogóle. Okej? Okay? Fajna karta, fajna cieszynka. Co tu się stało? Mamy efekty specjalne przynajmniej. Poka, to co tam jest? Ciekawe, czy coś overallowo może być lepszego. No są nie, lepsze. ale biorę tych gości od razu i sobie ich sprzedam. Ty, bo patrz, ilu ich jest. Ty, znowu Henry. Będziesz grał w piłkę, damy cię na imię Henry. Ale Lukas. Dobra, to tych sobie... Byle do Emre Chana, byle do Emre Chana, proszę. O nie. No, wiesz dlaczego nie gram od lutego? No już wiem. Właśnie dlatego. Christianie, żartuję. Carvalho. 84, William. Ale... Kurde, starałem się, grałem. To był jeden z moich lepszych weekendów w ogóle, no i co? No i jak zawsze. No cóż. Dobra, ja to teraz ogarnę i zaraz gramy, tylko muszę to... Skład już jest zmieniony, jak widzicie. Chciałem ostatnio kupić Emre Chana i udało mi się. 280 tysięcy, tak to wygląda wszystko. Zamiast tego Hernaniego w meczu będzie wchodził Lozano, więc już tylko jedna zmiana, nie dwie. Tak jak mówiłem, czyli Pereira i Emre Chan jako dwóch defensywnych, no i reszta po staremu, więc myślę, że spoko. Lisu, grasz pierwszy, ja później drugi meczek, zobaczymy jak wyjdzie. No, trzymajcie kciuki, bo nie wiem co to będzie. No, pierwsza liga tylko. Którym się podaje. Dobrze. No, pozdro, dzień dobry. Patrz jaka nazwa. Okej, okay, fajnie, dzień dobry. Jaki składzik. Spoko, no. A to FIFA cię przywitała, widzę, powiem ci. Zachęca, żeby w 2020 grać. No bardzo. Lisu, skończ przed piątą jak coś. Dobra. Okej, okay, patrz. Oj, patrz co go ściśnie. Cyk. No ja już tu bramkę strzelam, nie? Okej, okay, to nie pod tym mam jednak sprint. Nie grał pół roku FIFA. No nie! Na pewno! Nie no.
Pierwsze 10 minut fifowego meczu i Dawid Luiz już w ogóle wypadł z boiska. Kurde, obroń Lisu. O, jeszcze mnie opluł na koniec, na samym początku myślałem, że zdabuje jeszcze. Będzie dobrze, mówię ci. Nie, ja do ogrania, nie gra jakoś super koleś. Jakbym tak poczuł grę mocniej. No pierwsza połowa rozgrzewka, no, zabierz mu to. Hop. Eriksenem z dystansu to możesz... Kurde, naciskam to podanie, strasznie jakoś reakcja jest. W ogóle Van Dijk w tej FIFA jest taką bestią, że... O Jezu, ojej! Ale dał piłę! Ojej! Jak to zmieścił tam pomiędzy nimi? Quagliarella w ogóle druga bramka. Dziadega strzela, kurde. A on widzę chyba dużo skarnych strzeli. Chyba, mam nadzieję, że nie przewidzisz tego, żebym wrócił przed tamtą. Łup, aaj, z pierwszej trzeba było. Plecami byłem, wiesz, nie chciałem. No to nic, ty tym bardziej no wyszło. Tak, w sumie tak. Ja wiem, że pewnie słyszałeś, że łatka była wprowadzona, ale... Coś tam słyszałem, ale... To tylko była. Daj Ronaldo, kurde. Nie mógł mnie sfaulować. Luis by się zrekompensował za tego karnego. Cristiano, no musisz. Lozano przeskoczył Cristiano. Okay. Pozdro Lozano, byku. Emre Can ma chyba fajne strzały z dystansu też. Fauluje mnie, ej. No i faul jest normalnie, what the fuck. Nie, gramy dalej. Nie wiadomo, może polecić. Gościu ma Eusebio, a na razie nie widzę go w ogóle. Kurde, i widzisz, przewidziałem to. Kurde, mógł chciałem... O, fajnie. Kurde, no nie doszło. Ale gościu panikuje w obronie czasem. Strasznie, no nie jest wcale dobry. Kurde, to jest jeszcze do ugrania mecz. Patrz, już co... No, nie zdążył. Koniec pierwszej? Kurde, no jest światełko w tunelu, myślę. No szkoda tych dwóch bramek. No nie, no patrz, gość miał jeden strzał celny. No czyli ta druga... Jeden celny w ogóle dwie bramki, okej. Tak, za dwa. 57 posiadania, a praktycznie siedziałem ja u niego cały czas. Brawo, Emre Can, dobrze. Dobry zakup. Pierwszy mecz i Ronaldo. No i pan Paweł. I pan Paweł. Lozano, no nie mów, że mi kurde nie... No jaj, wyprzedził mnie Arnold w ogóle na lajcie takim. Patrz jak grają 2 na 1. Łupnij to! Kurde! Co to się... Kręcik! Gramy dalej, nie? Ja jeszcze to wyrównam, ja, nie? Ale jak się wylało w ogóle, to było od Ronaldo chyba? Nie wiem, od kogoś się odbiła, ale... O, puszczę środeczko. Jak gościu w ziemniaki poszedł, kurde, tam całkiem. Tak jest, od kręcika poprawił to. Ale ja szanuję. Kręcimy wybora. Zamieszał. Co? Czemu kręcimy wybora? Nie wiem, ja tak zawsze mówię tą cieszynkę. Ja. Ale Eriksen, to jest gość, mówiłem ci. No. Zewniaka w ogóle, spoko. Dla niego to... Z Rysia uderzył. Będzie kręcił. Oj. Dobrze, ten... dobrze zagrał, widzę kolega. Nie masz... Ronaldo ucieka. Oj, i szybszy. Ej, czerwo! Jaki ham! To musi być czerwone, inna to jest w ogóle wyłączę FIFA. Nie, tak dobrze, jest. No dobra, znaczy no nie wiem, w sumie wolałbym sam na sam chyba niż czerwony. Ja no, bym ale... go z ministrantów. Jaki nick w ogóle padł? Haha, VF, DBD, F. To jest jego, wiesz, hasło do Facebooka. Yeah. Czekaj, zrobimy zmianę. Wpuścimy Thierry Henry wejdzie. Kurde, ale tak powiem ci, dawno nie grałem i aż się podjarałem. Nie mówię, tutaj, kurde. Tu pan Paweł. Coś tam grałem jednak wiesz, nie masz takiego drewna w tę FIFA. Thierry wchodzi. I wiesz co jest najgorsze, że często jest tak, że ktoś gra w dziesiątkę, będzie grał lepiej niż tak, grał w jedenastu, tak, nie? Ale no teraz kurde, druga połowa on praktycznie nie był na mojej połowie. Ale bym stąd sobie. Umiesz wolne bić? Umiem, ale to nie umiem. To bij. Na analogu nie umiem. Poka. A, na dobra, analogu? Strzelaj ty. Dobra, ja czekaj. Ja no nie umiem na analogu. Zagram to po swojemu, patrz. Robisz tak. Mówiłem, że tyle to zrobisz lepiej. Dobra, sorry. I Lozano. Niosący. Kurde, po prostu. Za ten faul po prostu sam na sam. Rozegrane. Kurde, fajnie, cieszę się, bo koleś skład powinien. Ale patrz, jak zawinął. Idziemy z nim dalej. Jeszcze to dzisiaj wygrywamy, nie? Prawie jak ja dzisiaj. No w sumie był taki. Miałeś taką. Mały spoiler. Na pewno nie w obronie, bo będzie szybszy będzie. No o! Jaki ham! Weź tego gościa. Co? Karmy. Wyjdzie, co patrz. Wyjdzie. No jak. Jak... Frajer! Nie! Nie, w ogóle dramat. Jakie? Ej, no i pan tyle. W tym momencie my dostajemy nic tak naprawdę. Najgorzej. Przed karnym, jaki koleś w dziesiątkę, teraz jeszcze w ogóle żółtą dostał.
No 7 ale... strzałów, 4 celne w ogóle. I ale w ogóle ile... jego posiadanie większe, mimo że ja cały czas byłem. Ale ile punktów za to? To jest właśnie bez sensu, że jak gościu wam zrekwiduje, to nie dostajecie nic za to. Jaki? Tak czy siak, myślę, że obroniłem honoru. Honoru, prętu Wlacha i proszę łapkę w górę za to zostawić, bo... Obroniłeś honoru. Obroniłem honor. Honor. Dobra. Co my tu mamy? Ojej. Chociaż kurde... No patrz, nie zauważyłem w ogóle Ronaldo. Ten Gomez jest kozak. Tylko tak dziwnie złożone trochę. Wiesz co, powiem ci tak. Najbardziej zależy to od tego, jak on będzie grał. Mbappe na śpo. Oho! Oho! No widzę, że widzę, że trochę lepszy. Nice. Oj. Ten Eriksen to widzę. Mamy, to mamy po pręciku mamy. Kurde. Spacyfikowany. Dawaj, ale Andrii mu się wyświetla na tym, patrz. Jedziesz z nim. Patrz, jak to na długi biegają. Wejdź w to pole karne, pokiwaj. Oj. No ja! Jeszcze Lozano, myślę, że to Ronaldo będzie skakał. Aż gość pauzę nacisnął. Ale to powinno wyjdzie, paść. Wyjdzie. Yeah. Tak już chciałem, wiesz, cieszynkę robić. O kurde, nie zdążę. Thierry nie, nie, Thierry. Nie. Oj. Emre Can, ej, no i po to go kupiłem. No. No i o czemu? Nie, najgorzej, no. Najgorzej. 0-0, słuchajcie, w drugim meczu, no cóż, ale pierwsze spotkanie fajne, szkoda, że nie udało ci się, znaczy udałoby ci się wygrać, kurde, jakby no, nie wyszedł. Raczej tak. Robertson man of the match. Ale ten Henry, myślę, że jako zmiennik bardzo spoko. No dobra, przejdźmy jeszcze do menu i zobaczmy ile punktów, bo jestem ciekaw, czy, patrz, w ogóle 0 celnych strzałów. To najlepsze, aha, bo słupek Eriksena był. No ale to nie dziwi, no taki mecz był, wiesz. Plus 2 punkty, czyli miał więcej punktów ode mnie w Division Rivals. Czyli teoretycznie. Ja od tamtego też chyba 2 dostałem w takim razie. Tak, no, wyszło mi się tak, tak mi się wydaje. No dobra, w takim razie to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Toc Emre Can kupiony, więc jest plusik. Zbieramy teraz na Petita, a później na Vieira, więc to będzie moja ostatnia zmiana prawdopodobnie. Wbijajcie do Lisa, bo naprawdę fajne materiały też pojawią się z piłki. Oczywiście meczyk zagrany. Dziękuję ci bardzo i idę grać Full Champions kolejne w ten weekend i znowu pewnie mieć coś. Ja za tydzień nie pomagam otwierać, bo to nic nie dało w zasadzie, więc... A, szkoda gadać. Dobra, do następnego, na razie. Na razie, siema. Piona.